No i teraz grindujemy 5 milionów. No to będzie długa grinderka. No to jest taki bonus content, to jest tak jak... jakby do czego to porównać? Tak jak w niektórych grach macie... O, na przykład w Mario Odyssey jest coś takiego, że... Skończycie fabułę główną i macie jeszcze dodatkowy content, że możecie sobie pójść pozbierać te księżyce, że tutaj jakieś challenge są, no to jest taki bonus content, jakby fabułę główną już mamy skończoną. My robimy bonus, robimy DLC-ka w tym momencie. Ale przydałoby się, powinna być jakaś nagroda za skończenie tego według mnie, nie wiem, na przykład powinni ci dać lepszą broń albo, nie wiem, minigana, czekam na minigana dalej. A wejdę do auta, w sumie nie strzelałem z auta, tylko gdzie ja zostałem? Aha, te rzeczy się nie respawnią z powrotem, No dobrze, wyjedźmy tym... Nie wyjadę tym autem chyba. Może kilofem jakoś? A. Te w ogóle matce mi się pozbierały. Z auta. Dobra, niech będzie. Motorek. Albo inaczej, chyba sobie muzykę włączę do tego farmienia. O, ładnie, dobra. Nie wiem, czy dzisiaj chcę ćwiczyć, czy nie. W sumie tak sobie myślę. Nie, po prostu nie chcę, dlatego że mam zakwasy po wczoraj straszne i jakby teoretycznie jakbym to poćwiczył teraz, to bym już nie miał tych zakwasów, ale znowu bym miał na następny dzień, a tak to jak przesiedzę i trochę sobie tam minimalnie tak pyci poćwiczę, no to chyba nie będę miał zakwasów na jutro, już nie powinienem raczej mieć, bo to są takie minimalne, ale no już dawno nie miałem zakwasów, więc dziwne uczucie. O Boziu, teraz to grindowanie do 5 milionów. No dla widza się poświęcę. No gdybym solo miał to robić, to nie będę kłamał, poddałbym się. Powodzenia. No. No powodzenia, you. Dzięki. Okoś z rakietą muszę wystać w księżyc. Ty, a ta złota toaleta wygląda sus trochę. To? A to nie, bo na tych to tak samo jak u nas tam się zaczyna. A, dobra. Myślałem, no nie zwróciłem uwagi, myślałem, że to kurczę jakiś easter egg i może bym dostał chociaż miliona. Oła? Ale to co, wychodzi na to, że jak będę miał to Skibidi Goat miał, to znaczy, że jestem tą toaletą na środku, tak? Chyba te... Dobra. Przekonali. Przekonali. Dobra, już wiem czemu się wydawało, że są stare animacje, bo jak stare bronie wyciągasz, są na nich stare animacje. No tak, no bo nie są przystosowane, to jest dziwne, no ale nie zrobili tego, no bo po co by mieli w sumie. No ja rozumiem. Może się pojawią później, będzie tego, ta nowa animacja, ale fajnie, w sensie fajnie, że zostawili te bronie właśnie do ratowania, no w sumie ratowania świata też. Ale w ratowaniu świata w ogóle nie ma chyba tych nowych animacji, nawet na tych nowych broniach. Nie wiem, czy w ogóle są te nowe bronie w ratowaniu świata. Wydaje się, może nie być. Może nie być, no. Ciekawe, że jest jakiś tryb tutaj na tych wyspach, który wykorzystuje te nowe bronie. Tak, dokładnie tak. Jak ci ludzie w tych crafterach siedzieli jeszcze zanim w ogóle cokolwiek dało się robić, zanim w ogóle sezon był, to mi się wydaje, coś tam zrobili. Może, no. Ciekawe, czy jest jeszcze parkour, który wykorzystuje już ten nowy movement, ten voltingowy, ale tak ogólnie to mnie strasznie wkurza ten voltingowy movement, bo on jest taki niekonsistent, w sensie, no już Wicher też miał tę sytuację, ja miałem też, że na przykład przeskakujemy przez okno, a za tym oknem, nie wiem, jest na przykład jakaś roślinka albo jakieś inne główienko i nie da się przeskoczyć po prostu przez to, musisz to rozwalić, na zero buildingu to jest tragedia po prostu, bo przez to możesz zginąć, normalnie to byś jeszcze zabudował i to rozwalił, a tutaj to... No słabo, nie? Także według mnie powinni to poprawić. Mega. On jest naprawdę dziwny. No dlatego trzeba uważać na ten volting. Jakby fajny pomysł, ale wykonanie już jest średnie strasznie. Powinny się te roślinki, które są na oknach, powinny się rozwalać. No dziwne są te volting animacje, one są mega do poprawienia. Mam nadzieję, że to poprawią. Akurat to mi się mega nie podoba też, nie? Ale jakby jest do przeżycia, nie jest aż takie złe. No nie będę tak narzekał jak wszyscy inni. Czekajcie, bo coś mi... No dobra. No. Dobra, mamy jakąś część tego. Ja pierdzielę, no to będzie grinderka jak 150, ale no trzeba, muszę strzelać do tych toalet, bo będziemy mogli stać i kurczę patrzeć się. Nie, no to jest najciekawszy sezon, zdecydowanie. Nie ma ciekawszego chyba sezonu od tego, co wyszedł teraz.
Szczególnie, że tak naprawdę w sumie dzięki temu, że zrobili te nowe animacje, to ulepszenie broni, no to mega rozwinęli za rebuilda, który mnie jako jedyny interesuje, nie, jeżeli chodzi o tryby. No ewentualnie ratowanie świata, no ale to jest już zupełnie co innego, bo to jest tryb PvE. Ale tam on się nie rozwinął. Jakby przeszedł ten movement, ale już na przykład te bronie nie przeszły. I vaulting chyba też, by nie zwróciłem uwagi. Nie wiem, czy nawet są miejsca, gdzie można voltować normalnie w ratowanie świata. Pewnie są. Pewnie by były, ale byśmy po szukę. No pewnie są tam jakieś okna czy coś, ale już mi się tam nie chce bawić w szukanie, jakby to jest i tak bez różnicy. Czy jest w ogóle napisane, ile kto zastrzelił? Chyba, nie wiem. Jest a lifetime. No, jest, jest. Nie wiem po co, ale jest. Ile już mam w ogóle streama? Zaraz dwie godziny będą. Ale jeszcze w czółko to bym zagrał. Proszę. Odbiłem ci kolką, sorry. A, ale jaką? Nie no, cola, no co ty, zane Pepsi, fast food. Czyli Coca-Cola mówisz, tak? Coca-Cola, okay. Tak, jedyna w swoim rodzaju. A ostatnio się przekonałem do w sumie wszystkich, szczególnie, że te zero to tak w sumie jakoś super nie smakują, w sensie super inaczej nie smakują, jeszcze z cukrem to trochę inaczej wygląda. No ale, nie wiem. Ja się starzeję też, pamiętaj, no na przykład tak. No, zauważyłem. To, no a ty to już w ogóle jesteś kurde narzekaczem jak 150, więc spoko. Generalnie to, nie wiem, mi jakoś tam powoli przestaje chyba przeszkadzać taka różnica. No ale ja na przykład w tym Hershey też nie czuję tych smaków, takiego posmaku, tych takich, powiem ładnie, kwasu żołądkowego, a Gosia czuje, a ja na przykład tego totalnie nie czuję, nie? Może, nie wiem, może miałem pewien wirus, który zmienia smak, nie wiem, nie mam pojęcia. No, zauważyłeś dziwną rzecz? No dawaj, Elzen. Zobaczymy, co zauważyłeś. Oła. Jeszcze troszkę mogę wystrzelić rakietę. A sąsiedzie, ja już tam wystrzeliłem. Nie, na gołta nie zbieram, nie chce mi się. No pytanie, czy to nie jest tak właśnie, że jedna osoba tylko może być tym gołtem. Mi się tak wydaje, że tak może być. Zobaczyłem. Oj, Alzen chyba zasnął przed klawiaturą. A nie, napisał. Jedna litrowa wersja jest zrobiona przez Hopkola, a dwulitrowa przez dosową firmę. Ej, to ciekawe. Ciekawe w sumie, no. O, musisz sprawdzić, Wicher. Będziesz miał okazję. Wow, ale ciężko. No, pracując w Biedronce, nie. Ale co ciekawe, ta Polaris woda jest robiona przez Hopkola, a tego nie wiedziałem. O, to ciekawe. Nawet mają wodę. No way. I co, myślisz, że leją z kranu, czy nie? Tak. Aha, okej. Okay. Ja nie wiem. Ciekawe, czy jest jakaś taka kranówa sprzedawana w jakiejś butelce. 3 miliony. No generalnie to chodzi o to z tymi wodami, że one są ze źródła jakiegoś niby tam, nie? Czy coś tam. Leć. U, dostałem. Dobra, łatwo. To ty się teraz zbieraj. No ja zbieram. Po to was wyszedł, ja nie będę zabijał, to ale mi się nie chce. No spoko, ja bonus content muszę zrobić. Choćby to trwało 3 godziny, to zrobię. Dobrze. Jakbym zawczył, to by zajęło, nie wiem ile, trzeba było policzyć, ile dostajemy teraz. Nigdzie to nawet nie jest napisane, nie, ile. Bo tyle co zrobiłem kolacja, to zajęło z 5 minut, to jest dostałem z pół miliona przez ten czas. No to dobrze. Pół miliona? Może tak, może tak być. Jeszcze najbardziej mi przeszkadza to, że nie ma tej broni aktualnie nowej, no, bo to jakąś różnorodność by dało, no. A na przykład, o, mamy motory, to byśmy mogli jakieś drifty zrobić za hajs czy coś. Janka, miałeś jak to pisałeś? A to spoko, to wybaczam. Nie, naprawdę tu nic nie ma do kupienia. O. Ale to się dziwnie skręca, jak się celuje z broni. No nie, no tym się totalnie nie opłaca. Zobaczymy, jak tam w twojej fabryce, czy ty jakoś się różni może od środka? Ała. No, wydaje mi się, że... A wjadę głównym wejściem, zobaczymy, co się stanie. A spróbujcie załatwić, zobaczymy, co się stanie.
Może dostanę expa, może znajdziemy jakiś grind OP spot, nie? Nic nie dostanę. Dostałeś hajsu za coś? Nic, zero, nawet expa nie dostanę. To słabo. No, to słabo. Ale już prawie... Dla widza nie strzelaj. Jeden pet latający twój Chryste, panie. W niego strzelaj, no. Ale się da, bo naprawdę creepy. Ale po co ten helikopter jest tak właściwie? Nie wiem, żeby latać. Ale po co? To nawet nie ma gdzie latać. Helikopter. Ej, no zobacz, 400 tysięcy, ja tutaj stoję, nie wiem, mówię, z 5 minut. Ta, no ale musimy stać albo strzelać. No jak, no to musi strzelać, co? No niby coś tam załatwiam tymi śmigłami, ale to jest naprawdę mało. No nie wiem, urozmaicę sobie. Będzie strzelać, nie wiem. O kurde, jaki bus. Co, będzie bum bum chyba. Mogę tak na przykład sobie przestanąć po prostu? Dobra, wybuchnę. No cóż. Nie jest to optymalny sposób na grindowanie hajsu, niestety. Nie, słabo. Szkoda. Pijesz wodę Polaris? No to dobrze. Wolę żywca, sorry. No, niestety nie jestem burżujem, piję wodę z kranu. Ewentualnie filtrowaną. Nie, no nie lubię z kranu, smakuje mnie. No w Rpinie tak jest, ja słyszałem, no. Nie no, wszędzie smakuje inaczej ogólnie. Ja wiem, bo u mnie jest nie, dla moim zdaniem jest niedobra, bardzo mać filtrowana, bo piję tylko, my kupowałem filtr, jest niedobry po prostu. No mi filtrowana to już w ogóle smakuje akurat, więc nie przeszkadza mi to picie filtrowanej tej wody. Ja tam mogę pić dowoli. I przy okazji mogę powiedzieć, że jestem eko, bo nie generuję śmieci. W teorii to. A w praktyce nie? No. Ciekawe, co w sumie generuje najwięcej takich plastikowych śmieci, ale w sumie woda mogłaby być gdzieś w topce, wydaje mi się. Jak ludzie kupują wody na co dzień, piją jej dużo, jeszcze mając całą rodzinę, to może być naprawdę srogo. Wydaje tego. Wydaje mi się, że najwięcej napoje słodkie by generowały tego plastiku. Może. 22 level, w sumie spoko też się wbija. Ja pierdzielę, no mnie, nie wiem, 18 chyba miałem, jak zaczynałem, tak mi się wydaje. Czy za czym... 16 nawet? Co? A nie 16 nawet? A może nawet 16? No teraz jest 22, poczu... Ja mam w teorii. 16 mam, a miałem 11 jak zaczynaliśmy, to nie, bo... 5 leveli, a to jest 30 tysięcy. No. Czekaj, czy wszystko załapie, czy się zbaguje? No, dobre pytanie, no. Nie, 25 tysięcy. Tak, będę miał 3 miliony. 25. No way, dobra. No. A ja milion zaraz zagrinduję z niczego. To daj. Aha. Co jest, no to no, dobra. A weź otwórz barierę, zobaczymy czy się da. Może mogę ci podkraść jak barierę otworzysz. Zobaczymy. Tak to by mega przyspieszyło. Biegnę! Ale sprintuję jakbym w rau tak biegał. No way. No zobacz. Nie. Nie, szkoda. Aha. Co mnie bijesz? Szybciej, szybciej! Szybciej? To musisz mi oddać hajs, jakby chcesz szybciej. No tak się czuję teraz. Albo ta. Tako. Ta, to się czuj. Kill toilet to earn more. W ogóle dam lajka, nie? Co daje im like? Mam nadzieję, że coś im daje. Plecak mi znika jak urządzenie modka. Dziwne, nie widziałem tego wcześniej. A no, widzę, że na przykład na tej nie znika, no to też nie dziwne, że znika. Myślę, że chyba tak ma być, bo się opieram jednak o coś, no żeby się może nie bagowało, ale dziwne. Pewnie ta. Fajnie było jakby w niektórych modkach dało się na przykład zrobić tak, żeby wyłączać plecak. Albo w ogóle, żeby się dało wyłączać ten plecak tak w trakcie gry, klikać guziora. Mogło być spoko.
Ale sobie czekam ładnie. Chillera. Kupisz gołtę. O, jeszcze brakuje mi 2 milionów. Uff. Ale już niedługo. O, śpiące double. Przebry to kompany w ogóle, nie wiem czy dzisiaj, ale musimy zagrać. No, tak sobie myślę, mam ochotę. Jakieś fajne mody powychodziły. Ja chcę takie mody... nie wiem, najbardziej mnie chyba interesują aktualnie mody dodające jakieś moby nowe. Albo planety, o nie wiem czy da się, pewnie się da. To mnie chyba najbardziej interesuje w tym momencie. No, w sumie. No reszta jakieś, nie wiem, stroje czy coś, spoko, ale... nie wiem, jakby wywalone. Czy tak mnie nie interesują skiny postaci w grze pikselowej. Nie wiem, jakoś brzmi to absurdalnie w ogóle. Jakby 20 lat temu, no nie pomyślałbym, że o tym będziemy w ogóle rozmawiać, czy mnie interesują skiny do postaci. No, to prawda. Bez kitu, w sumie wszystkie te postacie miały defaultowe skiny. Najbliższe ku temu to było coś takiego, że jak grałeś w Duke Nukema 3D, to chyba na multiku, ale nie wiem, czy to było później wprowadzone w jakichś innych wersjach, że każdy Duke miał inne spodnie. No, innego koloru w sensie. Nej. Tylko tyle się różniło. Tak to nie kojarzę nic. CS1.6 tak samo. W kodzie tak samo. Dopiero tak naprawdę od MW chyba jedynki są skiny? No, coś takiego. Od MW1 tej oryginalnej chyba są skiny. Mi się wydaje, mogę się mylić. W trójce może ewentualnie było, ale w dwójce i w jedynce na pewno skinów nie było. No, w trójce to nie wiem, bo nie grałem. A w ogóle takiego, taki DLC, jakim miał być MW3, już był wcześniej zrobiony do Call of Duty, bo to było to United Offensive, czy jak to się tam nazywało. To też podobno był taki DLC, ale nie, nie weryfikowałem tego, ale podobno to był taki DLC. Oła, załatwiło mnie. Jak właśnie MW3 miało być DLC do MW2 tej nowej. Także tak to wygląda. Dobra, odbierzmy hajsiwo. No już jestem bliżej niż dalej, Wicher. 3 miliony 500 tysięcy mam. No, już niedługo, panie. Ach, czuję ale bycie... Kopaj, zajmą gałę. A, masz gałę? Zobacz. Gdzie? Już idę, tylko motor wezmę. Idę. Nie, skibidi to leta ją zjadła. No co ty dajesz? Ja tak serio mówię, to fuck. Skąd miałeś gałę? Ale matkę i reski. A, jadę. Czemu wyszedłeś? To wyszedłem. A, bo to tutaj, myślałem, że w środku. Chcesz gałę? Ta. Dawaj, w gałę gramy. Dobra. Gdzie? O kurde. Ona znika, czy zostaje do końca? Nie mam pojęcia, chyba znika po czasie. A mogę strzelić w nią? Czekaj, ej, uważaj. A, nie mogę. Dziwne. A fajnie, że się synchronizuje. No. Co wygram, jak wygram? Nie wiem. Dobra. Chcę wygrać twoją fabrykę, Skibidi. Dobra. Dobra, to wygrałem. Oddam ją. Czemu? Nie podałaś się Skibidi? Nie, no spoko, jest fabryka Skibidi. Tak, muszę ją posprzątać, czekaj. Sprzątaj. Chcesz mnie wyprodukować? Ja jestem Skibidi. Spoko. Dobra, wyprodukował. A co się stanie, jak tu? Nie, no pewnie się nie da. Aha. Mogę się jakoś wbagować? Chyba nie. Ja sprzątam, spoko. Bo brudzisz, a tu sprzątałem. Wyjdź, bo brudzisz. Możesz ze mnie co najwyżej zrobić jedzenie. Wyjdź, odganiam cię. A, dobra, to nara. Nice. Typical Fortnite experience. O. A, tak, to ja też potrafię. Kiedy jest głupi? Gdzie jest Harley? Nie wiem, już się znudziła, no. Z
Skina nie można mieć więcej niż... Już się znudził. Wydał pieniądze, ty jesteś śmieszny. Wydał pieniądze. Nie, a czym są pieniądze? Czym jest tego V-Bucksy? Czym są? No? Nie wiem czym, ale na pewno nie, nie moimi pieniędzmi. Za V-Bucksy możesz kupić. Po co to auto? Nawet nie mogę z niego strzelać. Może szybszy motor. Chyba nie. Bo chodzi o to, żeby PVP robić. Już mam 2 miliony za auto. Ale to są nic nie robienia. To dostałeś? 2 miliony. Potrącić. To daj mi te 2 miliony i już byśmy skończyli. No chciałbym, ale nie mogę. O nie, najgorzej, dostaję bardzo mało expa za załatwianie toalet teraz. O. No, już się skończyła grinderka, panie. To widzisz. Znowu mnie obcięli. A hajs? Nie, no hajs normalnie, bo ale expa dostaję mało. Już mnie obcięli. Słabo. No to jest dziwne w sumie, że to tak obcina. No jakby... Nie wiem, nie rozumiem tego. Dostaję teraz po jednego expa. Zaraz nie będę nic dostawał za, to, za te wyspy. No dobra, to jednak sama grinderka expo, przykro mi, nie grajcie. Uff. No. Możemy jeszcze jakąś AFK metodą to zdobywał, to bym nawet rozumiał, ale to nie jest AFK metoda i to jest najlepsze w tym wszystkim. Dobra, brakuje mi tylko mniej niż miliona już. Okej. No, więc lecimy. Zaraz będę skibidi toaletą i będziesz mi zazdrościł, że jestem skibidi toaletą. No, nie. Aha? Czemu nie? Czemu miałbym ci zazdrościć? O, nie będziesz ty. Oj. A, dobra, udaję, że nie zazdrościł. Spoko, nie rozumiem. No, o, już w ogóle expa nie dostaję ty. Ale dziwne to jest. O, teraz dostałem troszeczkę. Spróbuję te duże załatwić, może mi się jakoś to odbaguje. W sensie to nie jest pewnie bug, to jest pewnie jakieś ograniczenie, żeby po prostu właśnie ludzie sobie nie grindowali tylko na jednej wyspie. Że trzeba chyba zmieniać, albo w ogóle nie grindowali na wyspie, tylko poszli na zwykły tryb najlepiej. Ciekawe, czy kiedyś oni ogólnie formułę zmienią Fortnite'a, że to nie będzie w ogóle ratowanie świata. To było śmieszne. Wyobrażasz sobie na przykład takiego Fortnite Extraction Shootera? Ja pierdziele. Ale to było śmieszne. No mnie najbardziej zastanawia, czy oni kiedyś wywalą tę formułę ekwipunku, jaka jest teraz, że masz tę ograniczoną ilość rzeczy, które możesz podnieść niezależnie od tego. W sensie, mi się bardziej podoba tak, jak jest w PUBG albo w Heezy, że masz po prostu ileś miejsca w plecaku. To jest o wiele lepsze według mnie. Zobacz, tak zrobią. To jest skiny na plecaku, bo miałem sens, jakby się rozpiły plecaki, byś mógł je podnosić i by się na plecach pojawiały wtedy. No to było spoko, no. I tylko po prostu masz je na plecach i tyle. Dobra, brakuje mi pół miliona, mniej nawet niż pół miliona. No way. No, zaraz będzie, zaraz będę skibidi go toilet. Oj, tak. Fajnie, jakby odświeżyli ekwipunek, w sensie, a że nie rozumiem, w sensie chodzi ci po prostu to, co mówiłem, tak? No, przydałoby się, szczególnie, że on wygląda trochę staro w ogóle, jak się kliknie ten guziczek od ekwipunku. Też takie dziwne jest trochę. Ale zmienią jakieś inne sezony. Nie no, wydaje mi się, że kiedyś zmienią. Czy ty jedziesz motorkiem? Może. Okej. Okay. Stałem się, czy nie zawczyć tej reszty, bo już mało zostało. Możesz. I tak już nie dostaję expa za toalety. A jeszcze parę pozałatwię. Nawet mi się to podoba. Tylko czemu shotgunem ciągle? Lecimy. No i pokaż Sonic. A to ja nie wiem jaka, Sonicowy, jaka. No jeszcze mnie nie stać aż tak. A Heezy, oj. Jeszcze mi brakuje troszeczkę, 130 kafli. Prze tego, weźmie do helikoptera, proszę, dla widza. Strzelamy, dawaj. GTA, to jest jak w misji. Do toalet. O. W
A, czyli tak jak kiedyś. Czyli tak jak kiedyś było, że był podzielony na dwa, no to teraz będzie tylko to Hizzy Survival, ale mi się nigdy... W sensie ja nie byłem nigdy fanem tego Hizzy, ale mi się podobał ten system ekwipunku. A ogólnie to nigdy nie rozumiałem tego hype'u na Hizzy i mi się nigdy nie podobało Hizzy. Jak je kupiłem, to myślałem, że się przekonam, a mi się nie przekonałem mega. Ale ja nie jestem jakimś super fanem Battle Royale, żeby nie było, nie? Na przykład Fortnite, to bym w życiu nie powiedział, że to jest moja ulubiona gra. Fajnie mi się teraz gra, bo dużo zmienili, ale no dalej nie powiedziałbym w życiu, że to jest moja ulubiona gra. Ja ci jeszcze brakuje. Już możesz podlatywać. Muszę tylko odebrać i możemy kupować gold. Skaczę! Ale to trzeba przytrzymać, najgorzej. Uwaga, jest wielkopomna chwila, Wicher. Mam 5 milionów i 11. Lecie, nie, ja tu muszę pobiec. Zobaczymy, czy expa w ogóle za to dostanę, bo jak nie, to się poryczę. Ale raczej nie dostanę, jak mi już ograniczyło. Klikam. O, helikopter. Dostałem 132. Wow, i co się stało? Po prostu stoisz na środku. Warto było! Było bardzo warto! Cio! Było warto. Było warto, co ty gadasz? Jezu, jestem z Kibidi i toaletą gołtem, no niewiarygodne! No widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie, no. Dobra. Starczy tu nagrywać.